niebieskiej namaluję sobie ciemno-niebieską kredką chmurki. Ruch kulisty, kredką, takie obłoczki, tak? Ja rysuję chmurki w ten sposób. Kreska i na górze bita śmietana, tak? Proszę bardzo. I kulistym ruchem to będzie ładniej wyglądało. Moi drodzy, tu jest to pokolorowane tak delikatnie. Trochę widać jeszcze ruch. Będzie można to przetrzeć albo gumeczką, albo czymś innym. Na zielonym narysuję z 5 ciemnozielonych trójkątów. O, ciemnozielony trójkąt to prosta chyba rzecz. Warto narysować. Tutaj robię prostokąty. Na żółtym robię prostokąty pomarańczowe. Takie rąbiki sympatyczne w pewnym odstępie od siebie. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Już obok na pomarańczowym robię duży czerwony trójkąt. Duży czerwony trójkąt takim spokojnym ruchem. Okay. Brązową kredką delikatnie zaznaczam spód chmurki. No, to powinien być brązowy, raczej ciepły. O, tutaj spód chmurki. Z naszych trójkątów ciemnozielonych zrobię choinki, dodając pojedynczą kreskę. Pojedynczą kreskę brązową, malutką. Tutaj delikatnie zrobię po krzyżyku. Na rąbikach po krzyżyku, takim skośnym. Ciekawe, co to będzie. Narysuję parę gałązek. Jak myślicie, co to jest? Użyję niebieskiego flamastra, dosyć cienkiego, do wzmocnienia konturów. Powolutku jedziemy tym flamastrem. Możemy się ślizgać po kartce. Nie dociskamy samą końcóweczką. To nie muszą być dokładnie te same linie. Mogą mieć takie jakieś dekoracyjne zawijasy. Korzystając z okazji, narysuję na dole tego niebieskiego, tej niebieskiej części, to co bardzo lubię, czyli wzgórza. Mi się jakoś góry kojarzą ze świętami, są pełne śniegu, są tam różne zaśnieżone ścieżki. Ja to robię w ten sposób. I tutaj takie delikatne pagórki. Kolorować nie muszę, bo już mam jasny niebieski kolor. Zobaczcie, używam niebieskiego flamastra. I on całkowicie dobrze wpisuje się w ten zielony kolor tła, który tutaj mamy. Jeżeli coś krzywo wychodzi, nie przejmuj się. Przecież drzewa pod wpływem silnego wiatru też rosną krzywe. Moi drodzy, muszę zdradzić wam sekret tych rąbików. To będą prezenty. Taką delikatną, falującą linią
robię tutaj wstążkę. Jeżeli coś wystaje z koloru, nie przejmujmy się. Z naszym ogniskiem zrobimy coś takiego. Jeszcze jedna ważna sprawa. Ogniska otaczamy kamykami. To jest ważne ze względów bezpieczeństwa. Kiedy skończymy wspólny czas przy ognisku, posiłek bądź rozmowę, ważne jest, żeby zasypać ognisko piaskiem. Dlaczego nie żółte? Wiadomo, jeżeli użyję żółtego na niebieskim, będę miał zielone gwiazdki, a tego chyba nie chcę. Na zielonych choinkach użyję czerwonego cienkopisu. Te gwiazdki może nie prezentują się najlepiej, ale można je na spokojnie jeszcze poprawiać cienkopisem i będziemy jeszcze te paczki wyglądają trochę smutnie. Chcę zrobić je im efekt 3D. Każdej dodaję 3 falujące kreski w tą samą stronę. Będzie to wtedy kompozycja rytmiczna. I teraz zobaczmy, co dalej. Przeciągam tej samej długości wstążkę od presetu. Cały czas falującą linią. Kończę, łącząc końcówki linii, też falującą linię. Aha. Tu, gdzie zbliżam się do krawędzi kartki, po prostu kończę wraz z krawędzią kartki. Używam granatowego, żeby zrobić niebo. Niebo jest trochę rozświetlone tym pomarańczem. Ale może to być sympatyczny efekt. Jest trochę iskier od ogniska, ale będziemy mieli niebieskie niebo. Granatowe.
odrobiną pomarańczy. Drodzy, dodałem tutaj jeszcze trochę dwóch kolorów. Fuksji, czyli takiego ciemnoróżowego na dole. Może trochę wchodzić na chmurkę, nie ma problemu. I fioletowego na górze. Zobaczcie, te gwiazdki poprawiałem trochę pomarańczowym, czerwonym cienkopisem i odrobiną żółci. Teraz fioletowym omijam je, tak żeby zostawić efekt świecenia. Tak, omijam fioletowym. Zostawiam ten spód. Zobaczcie, taki jest. Drodzy, poprawiam jeszcze ciemnozielonym koniaczki, ale o wiele lepszym efektem jest odrobina żółtego. Odrobina żółtego na choinkę. I jak te choinki teraz koloruję powoli moje paczki. Tutaj użyję fuksji, tu użyję fioletowego. Taką sztuczką jest to, że można w różne strony kolorować trójwymiarowe paczki. I to pogłębia efekt 3D, że każdą płaszczyznę w inną stronę kolorujemy. Drodzy, i żeby to był taki naprawdę ładny prezent, ciemnozielonym tą wstążkę i mogę zrobić pętlę. Mocna kredka, akwarelowa. Moi drodzy, zieloną kredką dodaję trochę trawki wokół ogniska. Ołóweczkiem koloruję kamyki, ale nie całe. Zostawiam trochę miejsca, żeby był jakiś taki poblask na kamieniu. Poblask od ogniska. Drobinę wypełniam ołóweczkiem. I oczywiście jeszcze mam miejsce i możliwość użyć żółtej kredki, tak żeby ten ogień był intensywniejszy. Tutaj po brzegach. Tam, gdzie jest trochę jaśniej, tu może być trochę tego światełka przy kamieniach. No, moi drodzy, gdy przetnę kartki, uzyskuję dwie eleganckie kartki. Oczywiście są takie propozycje, żeby tutaj napisać wszystkiego najlepszego, Merry Christmas. Albo coś podobnego. Pod choinkami oczywiście można dorysować prezenty. Można gwiazdę betlejemską wśród gwiazd umieścić. Jednej po prostu dodać taki warkocz komety. Wszystkiego najlepszego napisać. Albo szczęśliwego nowego roku pod ogniskiem. To jest oczywiście dodatek i propozycja dla Was. Kartki mogą wyglądać naprawdę pięknie. Najważniejsze, że tu w środku jest miejsce na Wasze życzenia. Pozdrawiam serdecznie.